z tym Przybyłowiczem. Ja mu powiedziałam, słuchaj, Przybyłowicz, bo jak będziesz się niegrzecznie zachowywał, to ja już nie będę chciała kontraktu więcej z tobą podpisać na te 150 zł. No, a on tego nie rozumie, wiesz, on tego nie rozumie, bo on myśli, że w Londynie za darmo, w Szwecji za darmo. Ja mówię, słuchaj, pewnie taki sam byłeś i w Szwecji, w Londynie, dlatego krótko pomieszkałeś. I on tego nie rozumie, że trzeźwiutki, nie na czworakach i w trzecie. No znowu przyszedł koło 12 w nocy, że ja tu się obudziłam, bo to wiesz, Czech śpi, to jakbym we śnie, to może być coś, że jakiś potwór się objawia. Patrzę Przybyłowicz i patrzę, czy to nie ma jakiegoś Alfonsa, bo to on jeszcze i tu ściągnął raz Rumunkę przecież też. No jak mnie nie było, ta pojechała gdzieś tu. To śmierdząco właśnie o to chodzi, żeby tu cała Saska Kępa nie została zaśmierdzona, to nie wolno wpuszczać Rumunki. Mówił o strajkach, mówił o strajku generalnym nawet. On próbował, to jest, znaczy też próbował tego oporu i ten opór stosował, ale w którym miesiącu? Nasz taki odłam RKS-u. Ja też byłem w tym RKS-ie, który bardzo pracuje. Aha, to on ma w 10. No dobra, dobra, rozumiem. Rozumiem. Tak daleko, te horyzonty warszawskie. Od Artura ma większy, tak. Dygresja, ale jak pan dzisiaj patrzy na Władysława Frasyniuka, sprzed paru dni ta manifestacja na Krakowskim Przedmieściu. Jestem oburzony tym jego zachowaniem i takim... No, też, ale no, wtedy, kiedy jest mróz. Natomiast on tam zabrzmiecie w tych działkach spał. A zresztą ja nie wiem, bo być może jak to robił za długo i on zawsze jak przez płot przychodzi, musi uważać na straż, no to pewnie go już, wiesz, on uważał, że te działki są jego i że on nawet w piwnicy ma tam, ktoś ma jakieś schowki, to ludzie na nawet nie wiedzą, że ktoś trzyma jakieś szmaty. Ja mówię, Rumunka, ty idź do kościoła, to sobie weź pachnące. Po co ty będziesz trzymała i ty bierzesz jakieś i tak to śmierdzi, bo to trzeba wypłukać. Z cyrylicą pisany wulgarny napis, nie możemy go nawet zacytować właściwie na antenie pod adresem PiS-u, ale ci co widzieli, to mogą zobaczyć. To jest tak, jakbym mu rozum odebrał, albo jakbym zniszczył mi serce, takie polskie serce, no bo tak nie wolno mówić. Nie wolno traktować politycznego, nawet przeciwników swoich w sposób taki niszczący, w sposób taki no, obrażający, obraźliwy. A te działania na Krakowskim Przedmieściu, które przeszkadzają. No, a to więc lepiej, oczywiście, że lepiej wyrzucić na spodzie to pracę. To chyba, żeby coś pięknego było, się spodobało, bo Przybyłowicz powie, że on to przywiózł z Londynu, to jest najnowszy krzyk mody i więc jakiś takie, to może tego szkoda, ale większość to może sobie wymienić. Nie, oczywiście, i sami oddać gdzieś podalsze. Sami manifestować i chcą co miesiąc pokazywać, że mają pamięć o tych wydarzeniach, bo to nie robią to 300 metrów dalej, albo 3 godziny wcześniej, czy tak, później. Tak, to nie ma tak, wolno, bo jak oni nie myślą, sobie, nie, wiesz, nie niszczmy się nawzajem, to nie przeszkadzajmy. A ty znasz takiego Zbyszka, taki chodził tutaj też po tych targach z Karyszewskim, taki Zbyszek z Kolna, ale możesz go nie znać. On właśnie mówił, że tutaj na Saskiej Kępie jest w tej parafii, u tej zakonnica, to ona jeszcze wydawała kiedyś nawet jedzenie, jak żył Jan Maciej Witek. No ale wiesz, to Janka Maćkiewicka tu pobili na parafii Saska Kępa katolicka podkreśla. Karitasie Dorowskiej pobili Janka Maćkiewicka, bo ekonomista piskaty pod Upaleckiego pod pałacem. Ale on mówi, ty słuchaj, ja to po prostu mam tu w barze normalnie, w barze, jak on to się nazywa, jedzenie. Ale chodzę tam, bo jestem samotny, bo to, bo tamto. No i tego. I dzięki temu Zbyszkowi z Kolna tutaj przecież wiadomo, że ta zakonnica ma z Ameryki. Ameryki, ciuchy, takie różne, co ktoś też jedzie do Ameryki, zostawi. Nie ma co do Radia Maryja dzwonić, oddam, odbierz. Także mi się wydaje, że... No, i ten Zbyszek z Kolna to jeszcze kiedyś, jak tej kaszy i puplety, i rozdawała konserwę. No to, a ten Janek Maciej Witek siedział, ja mówię, zobacz, ile tam jest rzeczy. Tam są ubrania, tam są prześcieradła, niektóre naprawdę całkiem nowe, bo i z metkami ludzie, fabryka się zawaliła, oddają tu jedzenie. On siedział i tu 5 zł mu brakowało na komputer, a że mu nie przeleli dzisiaj, a jutro będzie musiał karę zapłacić. I tak ciągle coś było nie tak, wiesz, jak się nie pracuje.
demobilizacji. No. Mi się wydaje, że część chyba wyborców przyznała, no, także Rysiaczku, moja kochana, to, nie narzekaj na tam na ten los. Z drugiej strony, i ja nie wiem, ten, czy byłoby, tylko chciałam powiedzieć, że go i tak pochowamy, no, ale on coraz to lepiej się trzyma, bo on jest taki siwy i tak jak się tak poubiera koszulkę i garnitur, to on wygląda bardzo ładnie. Macrona to jest dla Polski taka informacja. Emmanuel Macron marzy o silnej Francji, o pandemii francusko-niemieckim i zdarzały mu się w kampanii uszczypliwości pod adresem Polski. Mi się wydaje, że w sensie generalnym to jest dobra informacja, dlatego że znaczy, pytanie jest oczywiście, jak się ułożą przede wszystkim relacje jeszcze, między Francją ja a Niemcami. Tutaj widać, jeszcze mądra taka jedna babka tu na Lubelsku, taka blondyna, fajna babka taka, nie wiem, już też nowego prezydenta Francji. Ale ona miała tu ze 3-4 torby. Ja mówię, a co pani tyle tych toreb? A ona mówi, to nic nie ma, to nie nosi. I taka inteligentna babka, wiesz, no, to nic nie ma, to nie, a wiesz, święta racja. Zawsze, a ten przybyłowicz, ja ci muszę Rysia powiedzieć, że on jest cubek, bo tak, on się naje, o jakie dobre było, jak się, a ta Litka mówi, a ciasteczko dla mnie masz? No nic nie ma, bo to ciasteczko, to żeby mieć, to trzeba mieć woreczek, trzeba mieć mózg Anity, Sity, a on nie ma tego mózgu, bo on sam zje i tobie nic nie przyniesie nigdy, on właśnie nie ma takiej siatki. Ja jemu dałam czarną taką, nie taką siatkę, tylko taką na telefon. No to wiadomo, tutaj będą oczywiście parę interesów. A on nie umie tego zrozumieć i teraz taką siatkę dorwał na sznurku ze szmaty, jak to rozdają, wie, do reklamy i ciągnie jakieś tam ciuchy. No, takie ciuchy i tu mi to na wizualizację radia Konkita kładzie. Ja mówię, tu nie kładź, bo widzi, że tu są wizualizacje, tu jest napis. Jakieś tu kładzie, to się przechyla, to jest tektury, to nie jest z metalu, to nie jest ruska. I on zanim to zrozumie, trzeba jemu mówić, on się też obraża. Ja mówię, jak będziesz niegrzeczny, to nie podpiszę kontraktu i będziesz spał Rysi. Czechom w związku z nieprzyjęciem uchodźców. Słowakom się udało. Tak, rzeczywiście tak się akurat wydarzyło, że na Słomiance, no. A on jakoś tak, widzisz na Słomiance, ale jak widzisz, że jest łóżko wolne, bo teraz ta Litka poszła tam na te dyżurki, to raz ona, raz ja, tam taki Rysio jest, co mieszka za płotem, no i czwartej nie trzeba osoby. No to więc on tu korzysta, jak łóżko wolne, to on tu się położy. Ja mi tu nie kładź, bo to łóżko jest sprawdzane. Czy coś tu się nie pojawi, to ja atakuję. A on tego nie rozumie, wiesz, bo o, płytka za 9,50, to ile on miałby piwa? Ze 4-5 piw. To on przelicza to na piwo. Z Brukselą stanowisko. No to więc on, czasem jak jemu wysiadaj 5 złotych. Ale wtedy, kiedy on nie będzie miał nic, to znaczy tak za 5 dni, bo jeszcze coś tam może mieć tej renty. 600 złotych, tyle. A nie, zaraz chyba podwyżka była, około 700 złotych. To ty jemu jak dać 5 dni, dasz 5 złotych, on się bardzo cieszył będzie, bo on zakupi dwa piwa. Tak jak jest Grupa Wyszehradzka, tak jak tak państwa... Nie, podwyżka była, Rysia, 70, chyba 9 złotych. Może mniej sformalizowane, ale też jakby mają, można powiedzieć, wspólne interesy. Chyba w tym roku, albo czy pod koniec, bo jak ja się polskiego rządu, to jest pokazanie, że właśnie w ramach Unii Europejskiej jest możliwość współpracy w ramach pewnych takich grup, podgrup. Tutaj Polska w tej chwili stawia sprawę tak zwanej koncepcji międzymorza, prawda? To znaczy jakby pewnego pokazania, że w ramach Unii Europejskiej jeszcze jest szersze środowisko, szersza grupa pańska, inna Europy Środkowo-Wschodniej. I to jest jeszcze, powiedzmy, nawiązanie no, bo to do tej koncepcji Józefa Piłsudskiego. No to więc, wiesz, ale to... Jak no, oczywiście masz... tutaj wiemy, że no, między innymi Czesi są sceptycznie do tej koncepcji nastawieni, ale samo pokazanie, że w ramach Unii Europejskiej tak, nie ma czegoś takiego, ja ci coś powiem, Marta Dobosz śpiewa taką piosenkę, już nie będę nastawiała, ale jest w YouTube i taki popławski ją teraz nagrywa. Prawda, taki staruszek, który nawet chyba na mnie jest obrażony, coś tam, żeby jemu filmów nie podbierać. Wspólne interesy, wspólnotę losu, tak jak to się określa. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa koncepcja. Dziadek Mróz. Ale tam jeszcze jakiś jest popławski, że jakiś ktoś wielki, ale to chyba nie jest ten. I on nagrywa Martę Dobosz. No i Marta Dobosz gitarę bierze u siebie w domu, bo ona nawet nauczyła ją tam do YouTube. YouTube
rzucać. Więc na dobę tamtego pierwszego wernisażu. Ona śpiewa teraz taką piosenkę. Jestem głodna, nie mam pieniędzy, jestem w nędzy. To kto to śpiewa, Rysia? Jestem głodna i nie mam pieniędzy. Jestem głodna, jestem w nędzy. To podkreśla, że to po prostu nie 5 i 9. Ale ładny blues. W Budapeszcie i w Pradze. To znaczy, mi się wydaje, że polskie władze i tutaj władze państw, do których był apel Brukseli, jakby miały świadomość, że ten apel Unii... Rysia, ty uważaj w tym parku, bo jak z tłumem, sama nie chodź po ciemku, bo tam wyskakuje za krzaków, nie wiesz, cokolwiek chwyci, nie ma kamery, no to tam jest na tym pomniku, jest kamera, ale tam oni wiedzą, gdzie nie ma, chwycą w łeb i koniec. Coś ty. Ale tak, jak groźby, no to pojawiały się wtedy... Tam jest kamera, nawet tu dwie chyba jakoś tak, wysoki, no. Widzimy wysoki przedstawiciel Komisji Europejskiej stwierdza, że praktycznie ta, no nie grozi, prawda, odebranie funduszy. Także mi się wydaje, że to... No, żaden normalny, ale wiesz, kiedyś mi się po tym parku jeszcze wcześniej biegało. Bardzo dużo Polski biegało, bo ja muszę bardzo dużo biegać. No to gdzie biegać, jak nie parku w Karyszewie? Ale tam czasem wychodził taki jeden z przedmiotem. Wychodzi i czekał, tak. A to kiedyś ja piękną młodą dziewczynką byłam i tak patrzę, ale propozycja. I tak patrzę, co on chce, ale ma widzę, że tego. No, i wie, tylko byś poszła za nim i już masz. Brukselą a Warszawą. No. Że myślę, że to dobry sygnał. Bardzo dobra propozycja. I to nawet jest propozycja nie do odrzucenia. Chodzi o taki gest, jaki poczynił. Na przykład Austria, która... No, i to kiedyś, bo mi się to mieszkało, takie siostry Drozdowskiej, co no, z Ameryki ściągnął ją Tadzia Drozdowski, on umarł, a ona chyba jeszcze żyje, się 10 razy przeprowadzała, a ja z nią. I ona mieszkała na Stanisława Augusta. I to Stanisława Augusta, no tam jest nauka jazdy i przy tym parku z Karyszewskim. Tutaj tak podejść z tej strony, koło Grochowskie, równolegle. I ja biegałam na Stanisława Augusta. No i fajna ta Halinka, ona ciągle, myśmy się przyjaźnili. Miły, bo ona lubiła śpiewać w chórze pieśni, a ponieważ ja chór też prowadziłam, to uczka szkółkowy i taki warszawski, i taki zborowy, to więc ona mnie kochała, bo ona uwielbiała śpiewać, a nie miała gdzie się wyżyć, no to to było, wiesz, na kształt śpiewały. Ja ciągle w niej mieszkałam, to więc jak oni pojechali na miesiąc z tym Tadziem Drozdowskim, to, a ona miała takie na głowie takie czupiradło, taka wszystko lubiła, ale to co ładne, taka trochę jakby taka pół wariatki, no ale to już kartków jechowy, to nie może być ta wariatka. No ale miała taki fajny, lubiła fajne rzeczy. No to ja zeszalałam w tym domu i miesiąc, i półtora miesiąca. No i wybiegałam po tym parku właśnie od Stanisława Augusta blisko. Jeśli by stanąć, tak jak jest definicja uchodźcy, to znaczy, tak, bo ona mieszkała na placu Sembeka, potem mieszkała tam na Igańskiej, na gdzieś 17 piętrze, tam chyba coś, czy to u niej coś się spaliło, czy coś. To ona potem na Stanisława Augusta, a teraz mieszka na ogrodzie, koło sądu ogrodowa, jakoś tak. Nawet też tam u niej góry były, kiedyś. No ta staruszka jeszcze może żyć, ale mówią, że ta jedna honoratka poszła, ja mówię, honoratka, weź ty i zawiesz te kasety stare, to żeśmy kiedyś nagrywały. Piękne, jak to pięknie zrobi. Ona mówi, słuchaj, nie mogę, bo im się tej honoratce spaliło na płaski. Taka ładna, czarne włosy, czarny, taka faraonka, honoratka. Ona mówi, słuchaj, ta Halinka, ona zwariowała. Ona mi śledzi. Ja nie mogę żadnej kasety wziąć, bo to są stare kasety. To przecież są gdzieś w 56. szufladzie, czy nie w pudła. Ja mówię, honoratko, widzi całą szufladę i pudło. Bo tam piękne są nagrania. Jakie piękne, słuchaj, Rysia, żebyś nie wiedziała. To myśmy tworzyły na cztery głosy, na bałałajki. Przecież to wtedy powstała kamera, ale jeszcze nie było internetu. Była kamera, można było nagrać, potem na wideo były te lenty takie. Taśma się ciągnie, mogłeś to odtwarzać, to ludzie myśleli, że już Pana Boga złapali za nogi. To wcale nie jest prawdą, bo teraz na głupim smartfonie możesz tysiące filmów poprzerzucać i komentarze podawać, to chcesz pisać, przerabiać, to dodać kolory, zmieniać tempo, zwiększać. I cuda nie widzę. A jeszcze jak usiądę na ten duży ekran, zaraz jadę do Bóg.
No bo wie, bo ja mam tutaj taki film i on nie wygląda, jest ponury, jest szary. To ja dodaję na menedżerze czerwieni, dodaję żółci, mogę zwiększyć tempo, bo menedżer podkazuje tutaj, odpowiada, że tu są słowa cudze, nie wolno, nie wolno, no to ja daję szybsze tempo i wtedy... No wtedy internet tego nie zauważa, że to są cudze słowa, i to jest zmienione kolory, są zmienione tempo, albo zwolnione, albo zwiększone. I to piękne efekty wychodzą, ludzie nawet nie korzystają z tego, bo nie wiedzą, że tam na menedżerze jest coś, co można zmienić. Że dobrze, że miesiąc miodowy minął. Tak, tak, miesiąc miodowy minął. Dobrze, że dzisiaj odbywa się Rada Dialogu. Mi się wydaje, że oczywiście prezydent Andrzej Duda ma też tutaj cel jakby swój taki jasno polityczny, to znaczy on wykorzystuje, rozmawia właśnie. No właśnie, szkoda mi tej Halinki, ale cieszę się, że ona tak sobie żyje i pozytywna jest, wiesz, bo druga baba sobie w domu siedziała. Mi się wydaje, że nie zdziwiłbym się, gdyby no, dzisiaj to też... Słuchaj, Rysia, ja ci coś powiem. Po lamce wina człowiekowi bardzo miło jest. No i dobrze, może by miała jakieś problemy, a takich nie ma i dobra. Do tego projektu referendum. Bo Rysia, wiesz, my możemy mieć tych problemów albo dużo, albo mało, w zależności od słabej odporności czy większej odporności. A ona jednak bardzo długo żyła, to ja jej się w ogóle dziwię, że wiesz, możemy mieć to w postaci snów, coś i się tam objawiać, jak miała zły dzień. A to mózg wszystko pamięta. No to niech się ona napije winka i widocznie ona dzięki temu winku dobrze się jakoś czuje. Konsultacji przed referendum. A jeśli chodzi o referendum konstytucyjne, to również bardzo ciekawy temat, bardzo skomplikowany. I bardzo dobrze. Z pewnością jeszcze do tych i ona mądre rzeczy mówi, bo ona mówi, że tutaj ambasada czeska to już nie zrobi teraz konferencji na Jana Husa, bo niby dlaczego tutaj Kościół katolicki mógłby sobie pozwolić na to, żeby go obgadywali, że oni spalili Jana Husa. I tam fajna taka stanie. To tylko efekt uboczny. Tak, była konferencja i obiady, jakie codzienne ustawiali w restauracji. Na stanie tam na staruszce. No to Halinka tak komentuje. Ja mówię, no może jeszcze i zrobią. Zobaczymy. No ale ta Halinka jest fajna, poloniczka. No. A mięso milone z łopatki rzeźnik aż 32% tańczy. Tak, taki starej daty, bo to jest jeszcze kiedyś to inaczej mówili. A jeszcze te poloniczki niektóre potrafią udawać aktorki i mówić przez L. No. Wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerian Max. Tak, właśnie. No. Także wiesz, Rysia, poloniczka to dobra rzecz. No, mi się udało to na Konopczyńskiego 4 mieć poloniczko, ona miała, była łysa, chłopaki mówiły i ciągle w peruce. I tego, jak miała dziady Mickiewiczowskie, to miała butelkę wódki za oknem i podajcie mi tą butelkę wódki i zaraz recytowała z pamięci wszystko. Mówiła, dlatego jej te wiersze się podobają, wiesz? Ona jak miała, wiesz, literaturę coś wyjaśnić, lalkę czy cokolwiek, to na tablicy narysowała piękny schemat i zaczęła tłumaczyć i mówić wierszem i zaczęła tańczyć. No to po prostu się wszyscy gapili jak w matkę z takim autorytetem i coś niesamowitego. I można było język polski polubić, bo wiesz, bo książki są ciężkie. Jak ktoś tego nie zrozumie, to tu się zacznie. Nie mówi, dalej nie pójdę, bo mi się to nie podoba i to czasem dziecko zostaje. A ona potrafiła to jakoś zrobić tak, żeby ludzie polubili język polski. Naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Ona miała piękną córkę, która chodziła po szkole i wieszała gazetki. Była taką przyzwoitką, pięknie ubrana, koloru rudy taki. Ta babka też była ruda, ale takie ciemno-rude. No i to była matka i córka, ale była wicekuratorką, wicedyrektorką szkoły. I zawsze mówił ten OTPO, nie podpadnijcie chłopaki, bo ona jest bardzo pamiętliwa, ta wicekurator, wicedyrektor, psycholog i polonistka. Ona jest strasznie pamiętliwa. Jak ktoś podpadnie, to koniec. No i on po prostu trzeba było lubić ją i ona też będzie lubić. Ona jest taka wierna, no. Ale wiesz, bardzo mądra mówi, że wszystkiego się nigdy nie czyta, to nieprawda. Czyta się to, co ja powiem, to co trzeba. Czytać będziecie, to na studiach sobie potem będziecie czytać.
Według mnie w tej chwili nie także ma jak już człowiek będzie miał ten kręgosłup taki wyrobiony, wiesz, a to jeszcze ta dzieciarnia. No wiesz, ja tutaj się pojawiłam w tej Warszawie, w tej szkole, proszę ciebie, to w tej szkole, jak to latało, biegało, to po prostu... Że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Na pewno tak, bo ja przyjechałam z Cerki Prawosławnej, tam grzecznie, a tutaj, proszę ciebie, szaleją, biegają, ani nauczycielce, dzień dobry, no chyba, że tej matematycy, tej polonistce, ale szaleją. Ja mówię, co to jest? Co to za burdel? Jaki tu szał? Bieg, Boże, jakie wrzaski, no coś niesamowitego. W warszawskich szkołach, poza przepisami umożliwiającymi szpitalom publicznym, no, to tam gdzieś w tym Białym Stoku to nawet zawodówka elektryczna to będzie na wyższym poziomie jak tu technikum elektryczne, bo tam się uczą do cholery. Tam się tak uczą, mają piękne profesorki z techników, z politechników. Przychodzą i tam uczą się, jak tu tak przyjechała po zawodówce, to ty więcej wiesz, jak tu w technikum. Chociaż to były całki, to były różniczki, ale to wiesz, tu tak dotknąć, polizać. Ale tam naprawdę się uczą i są grzeczni. A tutaj? Na drogach zginęły 32 osoby, czyli o 19 mniej niż przed rokiem. No ja tam nie wiem, ale tam no, dla mnie tam to gdzieś jakby wiochą pachniało. Ja to lubię, wiesz, takie jak coś się dzieje. No, to jakby się Rysia trafiła do tej cerki świętego Mikołaja w Anglo-Ameryce Białystok na Lipowej 15 przy hotelu Krystal. Jakby tam weszła, to by ci się bardzo spodobało, bo tam się tak dzieje, tam na dwa chóry śpiewają. Jeden chór stoi na ołtarzu, w kącie, drugi tam, gdzie trzeba. I w czasie nabożej, znaczy liturgii, bo tam przychodzą, czy tu msza się zaczyna? To mówią, nie, proszę pani, u nas mszy nie ma. U nas jest liturgia. Chcą, by ich pensje wzrosły. I tam taka pijaczka, proszę ciebie, przychodziła i w kościele świętej Fary w centrum koło księżnicy podlaskiej przychodziła, jak ksiądz miał mszę, to o 20 to w niedzielę i tak dalej, święta. No to ona kłaniała się na środku, pijaczka taka. I ten ksiądz wycierał kielich i się uśmiechał. I ona miała tam chody w ogromnej katedrze, gdzie Rumunka pod drzwiami klęczy, dwa złote dostaje, a polska żebraczka obok na deskach siedzi i 30 groszy dostaje. No to więc ta pijaczka poszła do cerkwi świętego Mikołaja, bo to daleko, niedaleko. No a Lipowa, można przejść przez ratusz. Proszę ciebie, i ta pijaczka w dzień tak potrafiła dogadywać ludziom, że ona udusi, że ona to. I ona się tam przy tej cerkwi, tam z boku jest relikwie świętego Gabriela, miał 6 lat, jego zamordował starszy kolega, wyciągnął z niego krew w piwnicy, krew zeszła, antytransfuzja i po prostu to jest święty, tam jest rączka, która w glebie została, się nie rozłożyła. I tam się też różańce katolickie przychodzą trepać, ale ta pijaczka tak tu siedzi i potem poszła do ogródka, taki stary domek baciuszki mają, ale tam jest nowy, wybudowany, jeszcze dużo większy i cała Uniwersytet Podlaski. No i ta pijaczka siedzi w ogrodzie. Ja patrzę raz, idę do cerkwi idę i tą pijaczkę wywozi policja. No i tak przez okno ona to ciągnęła, mam roz, ale osiedla, ona upiła. I po prostu, ponieważ ona taka zaczepliwa, niezaczepliwa, to ją, wiesz, no, wezwali policję i wywieźli. I to tylko kupa śmiechu była, bo tam że maszyna została zniszczona, bo bombardowała grupy te prawosławne coś tam przy wsparciu Stanów Zjednoczonych coś tam zgrzytał, oto Litka się obudziła, ta twoja żona była, chciałaby z tobą porozmawiać, ale ona, czekaj, bo tu jakiś Bartek ma jakieś problemy, no to jak dzwoni Bartek, no to się odbiera, no, telefon. Może byś, Rysia, chciała tego Bartka poznać, bo on ma ponad 2 metry, jej syn, i no kiedyś tu mieszkał w Warszawie, także po polsku podejrzewam, że umie mówić. Także byś, Rysia, się zainteresowała dwumetrowym jakimś. Wojska Baszara al-Assada nie biorą udziału w tej operacji, bo zbrojna opozycja jest dla syryjskiego prezydenta wrogiem numer 1. Pionier 2 metry, no jak? Polskie Radio.
Tymczasem sąsiedzi no, Iran poinformował, no, że wystrzeli kilkanaście pocisków na Syrię. Na tyle jest ciekawych opcji, ale ludzie czasem walą pod lasem mieszkać, może tam za długo mieszkają, może się przyzwyczają. A my tutaj mieszkamy, wiesz, tu mieszkamy w Iranie. Parlament i mauzoleum zginęło 17 osób, to właśnie ISIS miało stać. Ja mam internet, ale mam takie stare pudło, w każdym smartfonie mam internet, dzieciaczku. Mam w każdym smartfonie. Jak chcę, ale mi się nie chce sprawdzić ta kulturalna Warszawa, to teraz nie sprawdzam. Tam jest artinfo.pl. Ja sprawdzam sobie na dużym, wiesz? Ja wtedy spokojnie widzę. A w internecie to ci może coś przeskoczyć. Wiesz, głupiego robota. No, tylko te filmy można przerzucać gotowe i komentarze napisać, wiesz? To jest bardzo dobre. Smartfony, różne takie iPhony, iPady, srady, straty, taty, dupa, kraty. To są bardzo dobre rzeczy. No, komisji egzaminacyjnej, no widzisz. A to teraz ja chciałabyś wiedzieć, co się na poniedziałek, nie? Jest dobrze, średnio, czy źle? Jak co, to ja ci dam SMS-a, puszczę, nie martw się, bo... Co do zasady, podobnie jak w latach ubiegłych. Oczywiście nie porównujemy samych wyników. Bo wczoraj, słuchaj, mi tak niedostana byłam jęczmień na oku i tak mówię, Boże, jak mi się spłaszczę. I poszłam szybko na pocztę, wysłałam list i wróciłam tutaj z 20, bo ten Stadion Narodowy był zablokowany i tak to objechałam tu dookoła i ani gdzie nie idę, kładę się spać. Potem się było koło 12 przyłazi i tak czatuję, że już po 10 pewnie nie przyjdzie. I jemu powiem, słuchaj, do 10 jak u Mareczka Roszkowskiego. Jak przyjdziesz po 10, to my nie wpuścimy i jeszcze policję nazwiemy, bo jak jesteś pijany, miałeś tu pijany nie przychodzić, wiesz, że tu jest blok policyjny, tu pod szkołą z piwem nie tatować, bo tu są dzieci, jeszcze ciebie wezmą za pedofila, za pijaka, za wariata, bo on tu się czai, czy ja tu nie widzę, bo on tam stoi z piwem i tu zagląda. Ja mówię, ty idioto, stanął pod szkołą podstawową z piwem stąd. Na ulicy nie wolno pić piwa, po pierwsze, po drugie tu jest szkoła, po trzecie to jest podstawowa, tu są małe dzieci. A on jakby jakiś taki nieprzytomny, durny, tak. No i tłumacz mu to. Potem on się obraża i tego. Ja mówię, słuchaj, nie podpiszę z tobą kontraktu, mam w dupie te twoje 150 zł. Przecież widzisz sam, że nie można się litować nad człowiekiem, bo jesteś niegrzeczny i ta Litka też go tu przekupowała, bo tam jest 5 zł i czasem dał na loda, a teraz ona ma go w dupie, bo poszła do pracy, siedzi w budzie i nawet czasem każe jej szczekać. Nie przychodzi mi do głowy, że osoby, które na przykład zajmują się ocenianiem... Także Rysia ci potem prześlę, jak tego. No. No, są tak zdystansowane, jeżeli chodzi o emocje do tego, co robią. No chyba przyjemniej. No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. No, bardzo dobrze idzie tych ocen. I napili wina, oczywiście, od tego wesoła mina. No, no. Gdy zbiera się informacje dotyczące egzaminu, być może to jakieś, to brzmi dziwnie, ale my naprawdę te emocje... Może Halinka przyjdzie, tak, no. Niech jeszcze trochę pożyje. Oczywiście, ja też jestem tego zdania. Tak powiedziała Gronkiewicz, Hania. Gdyby to były emocje, to byłoby dążenie do tego, żeby było jak najlepiej, żeby te wyniki były dobre. Natomiast naszym zadaniem jest powiedzieć, ja mówię o zdrowych emocjach bez naciągania wyników. Pod sąd powiedział Ziobro, że jej nie daruje. To mogą być trudne, bo chociażby w przypadku jest smartfonie, że Ziobro postawi wcześniej czy później Hankę Gronkiewicz-Waltz, ale ona gdzieś tu skakała, jakieś coś otworzyli, jakaś trampolina i ona zdjęła buty i tu skoczyła i do koleżanki mówi, chodź teraz ty, tam coś skoczyło. Była i tak, wiesz, jakaś dla dzieci. Ona udaje, że ona, wiesz, się bawi. Ja widzimy od tak naprawdę wielu lat, że z tą matematyką radzą sobie nie najlepiej. Znaczy, czy było to na egzaminie, nie było prościej? Nie wiem, nie było prościej, ale czy było lepiej, to nie wiem. Matematyka na egzaminie gimnazjalnym była zawsze. Ona była w pewnym momencie zniknęła z egzaminu maturalnego bardzo. No, osobiście, no brudne ręce, to przecież to widać gołym okiem, no. Także widzisz, tu wyjął na sarskie kęcie i tą krwią i bez krwi, nie wiadomo co. Cały czas tu wytarł. Natomiast matematyka, rozumiem, że tak lokalnie... No, ale ona w ogóle bardzo brzydko mówi. No tak hachłatycznie, że... Nie wiem, nie wiem.
takiej dłuższej perspektywie i patrząc na... Jaka to pani profesor, pani profesor, musi być pięknie mówić z dykcją chłop krowie na rowie, chłopu na miedzy. A ona mówi źle. Istotna, bo to są pewne umiejętności, ale samo... Nawet ten twój były narzeczony, ten gruby, ten Krzysio Strzębeka mówi, że raz poszedł na przemówienie Hanki Gronkiewicz-Walcz, ale tak mówiła, że on nic nie zrozumiał, on się zdenerwował i uciekł sam. No i teraz się zastanawiam, czy tak uwagę wziąć do siebie. Nie, niekoniecznie, nie taka była intencja, natomiast to uporządkowanie rozumowania jest istotne nie tylko w matematyce, w innych naukach przyrodniczych, w fizyce, w chemii, ale również w językach obcych na przykład. To jest naprawdę, są takie języki, które są niezmiernie matematyczne w swojej gramatyce. I a to widziałem, to ja wiem, bo on chodzi do Biblioteki Narodowej i on jemu daje papierosa, ale ja tak się dziwię, że on na wernisaż się coś by skonsumował, a on widocznie jest bardzo wstrzemięźliwy, cierpliwy, a może on daje mu w domu jeść. Język, który każdy przez te 12 lat edukacji powinien... Tak, bo bez jedzenia to nic nie będzie. Które mogliby powtórzyć, bo on jest gruby i on ciągle... Oj, ty kochani, nie lubię nic. Oj, ty kochani. No to słuchaj, to jest... Mam nadzieję, że być może część gimnazjalistów przynajmniej by nie poparł, ale zostawmy w takim razie ten przedmiot. Jeżeli chodzi o inne przedmioty, które rzeczywiście... Tak. A gdzie ta jego muzykologia? Czurgo wywalił Lisej Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim? Co jeszcze należałoby wymienić? Wszystkie przedmioty przyrodnicze. Tutaj to może akurat trochę zaskakować. To zaskakuje i nie zaskakuje. Zaskakuje tak, o tyle, ale że, słuchaj, to pewnie jako może teoria, to jest wydział zaoczny, historia sztuki, Jezu, teatru, tak, że coś jest coś takiego aktorsko. Że ten arkusz, który od 2012 roku... Tak, on chce za darmo, bo on tu zna śpiewaczki, coś mu za darmo. On tak zewrzeć, jak nie przy jedzeniu, to przypłyta. Słuchaj, on bardzo miły, nawet mi raz pomógł, bo wreszcie mówi, słuchaj, ale ty masz pomoc, bo już ta końcówka była, ja chciałam uciekać, a on wyskoczył i tak jest, a ta Breżniew mówi, ale ty masz pomocnika jakiego, ja mówię, no gruby w dół. Wtedy każde zadanie jest warte. No, i tego, ale on nie umie tej melodii utrzymać w całości, tylko coś tak, wiesz, tak piśnie, zawyje, coś jest, no. Dlaczego ludzie nie mają tej całości, bo to... Egzamin ósmoklasisty, który tak naprawdę 2022 roku będzie ten dodatkowy wybiegamy w przyszłość tak, aby był oddzielny egzamin z danego przedmiotu. Znaczy on tu ma nawet w internecie parę zdjęć sobie porobił, tak tutaj koło tych moich, takich, tak, no tylko wiesz, ja nie wiem, ktoś musiałby go umalować, ucharakteryzować, bo brzydko, no. Sądzi pan, że to pozwoli na... No bo przez sztuczce, to jest przez sztuczce, a to on ma zrobić, no. Uczniowie nie będą... musieli wchodzić na miny. Obżarka jest, właśnie. Obżarka. Podwyższanie średnie. Średnie zawsze jakimś... No. Dobra, to ci myślę, że razem jak coś będę wiedzieć. Dobra, Rysiaczku, to miłego poniedziałku. Nie, co jest nauczane. I w momencie, w którym ten jeden przedmiot, oczywiście wszystkie przedmioty będą dalej w szkole, natomiast w momencie, w którym uczeń będzie musiał się zdecydować na jeden przedmiot. Nagadałam się, proszę państwa, i tyle. Może w ten przedmiot wejdzie głębiej i będzie mu zależało na tym, aby do tego przedmiotu się solidnie przygotować. I co naturalne, wybierze przedmiot, w którym czuje się mocno. No ty w ogóle masz te dzwonki takie jakieś, też są dzwonki różne, się przełącza na taki dzwonek, patrzy się, słucha, żeby był jakiś głośny, to wtedy jest coś. Grupa młodzieży, która już będzie o tych studiach, czy o swoim jakimś zawodzie wymarzonym myślała, niezależnie od tego, czy ten... My aktorki głośno gadamy, no to więc właśnie, także ten dzwonek, jak jedzie nawet tramwajem, to nie słyszy. Rozmowa kulturalna. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Maja Kluczyńska w studiu Polskiego Radia 24, pan Kajus Augustyniak, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury. Witam pana. Dzień dobry. Proszę pana, już pan zazdroszczę, że tak fantastyczne wydarzenie, niezwykłe zupełnie, jakim jest Wschód Kultury, zajmuje się pan na co dzień. I pan kontakt ze wszystkimi twórcami. Więc żeby trochę
uchylić rąbkę tajemnicy, powiedzmy, Wschód Kultury, Rzeszów, Lublin, Białystok, właściwie można zaplanować całe wakacje, bo to albo by będzie, albo było, albo jest. Gdyby to było możliwe rzeczywiście mieć kontakt ze wszystkimi z tych twórców, to byłoby cudownie, ale to jest fizycznie niemożliwe. Aha. W samym Rzeszowie będzie 350 artystów z 9 krajów. W związku z tym nie jest to aż tak proste, jakby się chciało, ale oczywiście mnóstwo wielkich wydarzeń i wspaniałych artystów w tych trzech podstawowych miastach Ściany Wschodniej, tak? No to być może takie banalne pytanie. Dlaczego Narodowe Centrum Kultury Wschód Kultury właśnie wspiera? Bo co ten festiwal? Narodowe Centrum Kultury w ogóle musi być wspiera kulturę polską, ale tutaj chodzi o pokazanie tej niezwykłości kultury, po części kultur, widzisz, ona tak, powiedziała, po części tych Karysia, napływających do nas, artystów ambasadora z Europy Wschodniej, podaje się, za, no to po drugie, jakie on głupoty w tym łbie musi jest mieć, mało znane, czyli że właśnie, nawet nie wie my sam, co on gada. Mówiąc o kulturze i artystach, myślimy o tak naprawdę o Warszawie, Krakowie i może jeszcze dwóch czy trzech innych miastach. Jeszcze Trójmiasto, powiedzmy, tak, prawda? I te same wiadomo, że to Karysia mówi, że będzie prawdą, jeżeli on się podaje za ambasadora. Tak, i za każdym razem dla kogo innego. Wiemy, no to przecież... O tym, co się dzieje tak naprawdę 100-200 kilometrów na wschód. No niestety tak jest i to jest ta prawda, która... Ale jest, rząd z tego chce mieć pieniądze, z tego kłamstwa, które mówi. To jest nieśmieszne. Tygiel, bo w momencie, kiedy ten festiwal się odbywa, przyjeżdżają oczywiście najwybitniejsi polscy artyści, łącznie z tymi dużymi miastami, o których mówimy, plus tamtejsi artyści, plus artyści wschodu, naprawdę jest to niesłychanie barwne wydarzenie. Poza tym, że powiedział pan o tych wspólnych, znanych nazwiskach wspaniałych artystów i twórców, to ważne jest to, że ten Rzeszów, Lublin i Białystok, czyli te centra festiwalu Wschód Kultury, one, tą częścią wspólną jest festiwal, ale tak naprawdę każdy z tych ośrodków proponuje inny projekt, który dotyczy kultury, zarówno tej lokalnej kultury, czy Rzeszowa, Lublina, Białegostoku, ale też tych wszystkich, których z okolicy oni zapraszają i to się też trochę inaczej nazywa. I w związku z tym trochę inny charakter przybiera, bo Rzeszowski Stadion Kultury, który startuje 22-25 czerwca, trochę inaczej brzmi i trochę ma inne zadanie niż na przykład te lipcowe inne brzmienia w Lublinie, czy też wydarzenia i te inne wymiary kultury w Białymstoku, które są pod koniec wakacji. Tak, w zasadzie nie tyle Rzeszowski, choć w Rzeszowie, co ja Stadion Kultury. Tam są gwiazdy nie tylko z Polski, nie tylko ze wschodu. Gwiazdą w ogóle największą to jak będzie bliski zespół The Cooks. No właśnie, to teraz powiedzmy o szczegółach. Wyjątkowa kapela, uważana za jedną z najważniejszych zespołów brytyjskiego indie rocka. Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, o czym mówię, a przynajmniej część z nich. Muzyka to jest trochę rocku, trochę punku, reggae, bluesa. Ci, którzy kochają Police, czy The Smiths, czy The Beatles, czy The Cure, wiedzą, o czym mówię, bo to są podobne klimaty i co najważniejsze, to jest naprawdę wielka kapela. Oni zdobyli tytuł najlepszego zespołu Wielkiej Brytanii i Irlandii na MTV Europe Music Awards w 2006 roku. Bywali już w Polsce, chociażby na Openerze czy w Jarocinie, więc mają tutaj swoich zaprzysięgłych fanów i parę innych zespołów międzynarodowych, The Cooks, czy też również polskich. No, występować tam będzie m.in. Kamil Bednarek, ale co ciekawe z ukraińskim zespołem, spróbuję to wymówić, Drymbada Dzyga. Drymbada Dzyga, to tak, ja taka lekcja trochę wymowy, nie tylko języka polskiego, ale też i powiedzmy, że obcego. Ja chcę zapytać tak, jak to jest możliwe, żeby na przykład w Rzeszowie w ciągu 4 dni miasto odwiedziło 350 artystów z 9 krajów? Jak to się dzieje? Nie wziął udział w 38 wielkich wydarzeniach. Tak. Miesiące... 150 artystów. Miesiące organizacji przez Rzeszowian przy wsparciu z naszej strony.
organizacyjnym, ale oczywiście przede wszystkim finansowym. Będę chciała przyznać, że prezydent Ferenc na konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że tu nie chodzi o pieniądze, które Rzeszów ma, ale tak naprawdę praca, która się zaczyna na zajutrz po zakończeniu festiwalu i trwa przez kolejny rok. Żeby ten efekt był taki i właśnie, żebyśmy mogli powiedzieć, że tych 350 artystów z 9 krajów, oni będą. I to jest czas dokonany. I może warto powiedzieć, że to jest oczywiście nie tylko muzyka, bo tam będą koncerty, no, ale także wystawy, warsztaty, pokazy teatralne, filmowe, spotkania z tymi wykonawcami. To jest dla wielu osób ważne, że oni wychodzą do ludzi i można się z nimi spotkać, porozmawiać. A nie tylko posągowo. Tak. A w takim razie ten czas czerwcowy to jest planowanie i wyjazd do Rzeszowa, natomiast ten lipiec od 5-9 zdaje się, 5-9 lipca w Lublinie. To Lublin z kolei, prawda? To już inne brzmienia. I to się nazywa inne brzmienia, one inne w kulturze. Inne brzmienia, Mountain Music Festival, taka pełna nazwa. Aha. Wykonawcy tym razem z większej ilości krajów, nawet aż 14. W tym bardzo znana brytyjska grupa Nouvelle Vague, która aranżowała wiele znanych hitów muzycznych, ale też zespół, który może z nazwy jest wielu osobom mniej znany, Juno Reactor, ale wszyscy oglądaliśmy filmy, w których była jego muzyka, mówię o Matrixie. No tak, to skojarzenie na pewno trafia do większości z nas. Jeżeli nie wiemy w szczegółach, nie znamy w szczegółach nazwy zespołu. A proszę mi powiedzieć, czy w pana ocenie te lubelskie inne brzmienia to mają taki charakter, że tylko jest tak, że można spotkać, można posłuchać zagranicznych artystów, czy też tamtejszych, że tak powiem? Bo zwykle tak jest, że oprócz tego wszystkiego, co mamy do zaprezentowania podczas innych brzmień, ta inność to nie tylko z innych krajów, ale też nasi krajowi wykonawcy, bo to różne międzynarodowe spotkania kulturalne, na które Lublin zaprasza. W każdym z tych miast będą artyści i polscy, i zagraniczni. I to też taki tygiel kulturowy się tworzy, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń i wszelkie trendy kultury są prezentowane. No, przykładem niezwykłym tego tygla jest The Ukulele Orchestra of Great Britain. Ukulele nam się nie kojarzy z Wielką Absolutnie Brytanią, nie. Prawda? A to oni właśnie przyjadą z Wielkiej Brytanii i tutaj będą grać na tych zespołach, czy też Etiopczyk Mulatu Astatke, to jest Afrobeat, cokolwiek to znaczy. Myślę, że specjaliści od muzycy to rozumieją. Aha, a w takim razie ten Białystok jeszcze. Powiedzmy o tym Białymstoku. Białystok to już koniec, tak, to już koniec wakacji. To jest 31 sierpnia do 3 września. Tak mi się mówi o wiele kulturowości Podlasia, w szczególności tego z Białegostoku, dialogu, tolerancji, ale tak naprawdę to przede wszystkim sztuka. Ja mówię, ja nie wiem, to jest sztuka. A dobra, różnych wymiarów. Zaczyna się od muzyki w ogródkach Galickiego. To jest koncept muzyki klasycznej. My tutaj mówiliśmy do tej pory o rozrywkowej, a tam będziemy mieli m.in. Händla, czy zespół Rogatki, który będzie występował z pieśniami ludowymi. Tak, bo tańcówka miejska. Wiele różnych koncertów, m.in. zespołów z Izraela, zespołu Warsaw Afrobeat Orchestra. Bardzo różne rodzaje. Czyli co z tym bankiem? Nie. I sporo też bardzo poważnych wydarzeń, m.in. wystawa sąsiedzi wyjechać do Treblinki, to jest multimedialna wystawa dotycząca zakłady tego, co się zdarzyło tam przed wszystkim Żydom, a wtedy Polakom i mieszkańcom i temu, co pozostało w pamięci do dzisiaj. Bo ty tak pisałaś sobie na kartce. Bo się nie pisze na kartkę, bierze się nawet druk. I ja dodam jeszcze, że zapewne cały ten projekt Wschód Kultury bardzo szczególnie integruje wszystkie środowiska kulturalne miast tej wschodniej ściany Polski, prawda? Bo te wszystkie zespoły, grupy artystyczne, które przyjeżdżają z krajów Partnerstwa Wschodniego, jednak cechuje je różnorodność
I to wszystko z kolei pozwala na wymianę doświadczeń, poznanie tego, co właściwie często przebija się, ale z małą siłą do kultury masowej. Tak, a z tych kontaktów rodzą się kolejne kontakty i rozumiem, że też następne festiwale Wschodu Kultury też są po części rezultatem tych kontaktów, o których wcześniej mówiliśmy, że one się jednak międzyludzko nawiązują. Tak, to już przypomnijmy, jest piąta edycja i rzeczywiście, tak jak pani duża powiedziała, bardzo duża różnorodność w tym będziemy mieli na festiwalu bardzo dużo Białorusi na przykład. Zarówno mówimy o muzyce współczesnej, jak i pewnych tradycjach, będą odniesienia w kontekście Białorusi, na przykład do dziadów Adama Mickiewicza. Także naprawdę będzie tam ogromna różnorodność, zarówno językowa, jak i artystyczna. To proszę Państwa, rekomendujemy Festiwal Wschód Kultury. To są właściwie całe wakacje zagospodarowane. Przypominamy, Rzeszów 22-25 czerwca, Lublin 5-9 lipca, Białystok 31 sierpnia, 3 września. Szczegóły zapewne na stronie internetowej www.wschodkultury.eu. Tak. I proszę Państwa, i obiecujemy, że będziemy do tematu powracać i szczegółowo opowiadać, jak będą wyglądały te kolejne wydarzenia, zarówno w Rzeszowie Stadion Kultury, jak i w Lublinie inne brzmienia, no i w Białymstoku wydarzenia Wschód Kultury, te inne wymiary. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem w Radiu Polskiego Radia 24 był pan Kajus Augustyniak, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję Państwu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Aha, no dobrze, to cieszę się. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Jutro nie wszystko w życiu chodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, ale ten oligopol, tak? Szerokim zakresem ochrony i pakietem usług asystans. Zapłacisz mniej. A temu Stasiowi nie przyniósł nic? Otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU. Stasiowi już nie chciał. PZU, możesz na nas polegać. Ale warto w niemu. Każdy z nas ma kogoś, kto chrapie. Nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpię aż około 13 milionów. Dobra, no to miłego dnia, na razie. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak, spray Donisa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem relacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Partner Gali. Sponsorem relacji z Gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest PZL. Sponsorem relacji z Gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Kiedyś bolnuki żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Po reklamie. Autopromocja. Kultura to nie tylko wielka sztuka, to także formy naszego społecznego funkcjonowania. Kultura bycia i życia. I o tym właśnie traktują rozmowy z cyklu Kwadratura Kultury. Zapraszam do słuchania w poniedziałki o godzinie 22.10. Monika Małkowska.
promocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 12. Czas na informacje dnia. W Warszawie rozpoczyna się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu. Do stolicy zmierzają właśnie wszyscy liderzy biorący udział w obradach. Ponad 100 wniosków o zbadanie przypadków reprywatyzacji w Warszawie. Komisja weryfikacyjna przeanalizowała pierwszą część zgłoszeń. Chcemy pokazać, że to nie, to już nie będzie tak jak zwykle, że jakieś złodziejstwo się stało i już nic nie da się zrobić. W Brukseli rozpoczęły się negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Michał Przerwa, zapraszam. To będzie ciekawa rozmowa dwóch bardzo wyrazistych grup w Unii Europejskiej. Tak rozpoczynający się właśnie szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu zapowiada premier Beata Szydło. W Warszawie jest już premier Holandii. Za niespełna godzinę dołączą do niego pozostali liderzy. Co znalazło się wśród najważniejszych tematów ich spotkania? O to pytamy reporterkę Polskiego Radia 24, Ewę Wasążnik. W planie tych rozmów znalazł się już tradycyjnie Brexit. To jest temat, który interesuje dziś wszystkich i mobilizuje do wypracowania wspólnego stanowiska w rozpoczętych właśnie dziś negocjacjach z Wielką Brytanią warunków opuszczenia przez nią Unii Europejskiej. Są jeszcze problemy kryzysu migracyjnego i szeroko pojętego bezpieczeństwa, które także będą dyskutowane na dzisiejszym szczycie. Poza tym nie mniej ważne sprawy gospodarcze, wzmocnienie wspólnego rynku i polityka fiskalna. Można jeszcze wymienić zagadnienia partnerstwa wschodniego i stosunków z Rosją oraz dialog o najważniejszych sprawach wewnątrz europejskich, takich jak na przykład obsadzanie najważniejszych stanowisk w instytucjach unijnych. Premier Beata Szydło, jak wspomniałeś, ma co do dzisiejszego szczytu sporo oczekiwania. Rozmowy są potrzebne, abyśmy wypracowali konsensus, rozumieli się nawzajem i szukali tych rozwiązań, które będą akceptowalne dla wszystkich, mówiła premier Beata Szydło w wywiadzie dla telewizji internetowej w Polsce.pl. Mówiła reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. A w Brukseli trwają negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do belgijskiej stolicy przelatuje brytyjski premier minister do spraw Brexitu David Davis wraz ze współpracownikami, by po raz pierwszy zasiąść do stołu z głównym unijnym negocjatorem Michelem Barnierem i jego ekipą ekspertów. Negocjacje rozpoczynają się prawie rok po referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem i 3 miesiące po oficjalnym poinformowaniu przez Wielką Brytanię o woli wyjścia ze wspólnoty. Przedstawiciele obu stron mówią, że po dzisiejszej pierwszej rundzie negocjacyjnej nie należy się wiele spodziewać, choć wyrażana jest nadzieja na poprawę atmosfery po wielu komentarzach zapowiadających trudne i bolesne rokowania. Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson, pytany w Luksemburgu o negocjacje, wypowiadał się w sposób koncyliacyjny. Teraz najważniejsze jest to, by pomyśleć o nowym, pogłębionym, szczególnym partnerstwie, które chcemy stworzyć z naszymi przyjaciółmi. Podczas rokowań, które potrwają prawie półtora roku, najpierw negocjowane mają być warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a dopiero później przyszłe relacje w Brukseli z Londynem. Dla wspólnoty priorytetem ma być zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków na wyspach, oraz rozliczenia finansowe. Oficjalnego stanowiska Wielkiej Brytanii jeszcze nie ma. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zastępca szefa Biura Ochrony Rządu, pułkownik Tomasz Kędzierski, złożył rezygnację ze stanowiska. Jak informuje BOR, pułkownik Kędzierski podjął taką decyzję z przyczyn osobistych. W Biurze Ochrony Rządu Tomasz Kędzierski pracował od 1998 roku. Komisja weryfikacyjna ma ponad 100 wniosków o zbadanie przypadków reprywatyzacji w Warszawie. Wciąż wpływają kolejne, powiedział w radiowej Trójce przewodniczący komisji Patryk Jaki. Podkreślił, że komisja ma charakter komplementarny wobec prokuratury. Jeszcze nie wszystkie wnioski zostały przeanalizowane. To na pewno są miliardy złotych. Mówił o stratach, jakie mogło ponieść miasto stołeczne i Skarb Państwa, wiceminister Patryk Jaki. Największy problem w ogóle polega na tym, że takich reprywatyzacji to w Polsce, takich lokalnych układów, które żerowały na majątku publicznym. No niestety obawiam się, że takie układy mogły być w każdym powiecie. I w każdym powiecie też przecież Rzeczpospolitej przyzwyczajono się, a bo to tam była jakaś reprywatyzacja, tam może coś tam ukradli, ale to już się stało, to już tam były jakieś sądy po drodze, musimy iść dalej. To jest taka typowa narracja III Rzeczpospolitej. I my właśnie chcemy przerwać tą narrację i pokazać, że to nie, to już nie będzie tak jak zwykle, że jakieś złodziejstwo się stało i już nic nie da się zrobić. 27, 28 i 29 czerwca komisja zajmie się nieruchomościami przy ulicy Twardej 10 i Twardej 8. Na
te dni wezwano Hannę Gronkiewicz-Walc oraz m.in. stołecznych urzędników, a także osoby, które mają już postawione prokuratorskie zarzuty w związku m.in. z tą reprywatyzacją. Leszek P. nie wyjdzie na wolność. Gdański Sąd Okręgowy zdecydował o umieszczeniu zabójcy i gwałciciela w ośrodku dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Uznał, że mężczyzna nadal jest niebezpieczny i powinien być izolowany. Leszek P. w areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskim odbywa karę 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Na wolność miał wyjść w grudniu. Decyzja sądu jest słuszna, ocenił prokurator Bartłomiej Wiktor z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Orzeczenie jest całkowicie zbieżne z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy zadowoleni z tego postanowienia. Jego pobyt na wolności w bardzo wysokim stopniu zagraża bezpieczeństwu porządku prawnego. Może popełnić ponowne przestępstwo. Bardzo ciężkie przestępstwo. Dlatego to jest jedyne miejsce, w którym powinien się znaleźć. Pełnomocnik Leszka P. Marcin Klaman nie chciał ujawnić, czy złoży apelację. Można się jednak spodziewać, bo mecenas krytykuje tak zwaną ustawę o bestiach. Ja nie jestem zwolennikiem tej ustawy. Uważam, że drugi raz po prostu dana osoba pośrednio odbywa karę za to samo, za co już wcześniej została prawomocnie skazana i za co wcześniej już odbyła wyrok. Leszek P. do Gostynina ma pojechać w grudniu wprost po odbyciu kary w starogardzkim areszcie. Co pół roku będzie badany przez biegły lekarzy. Jeżeli ich opinia nadal będzie negatywna, mężczyzna w ośrodku pozostanie do końca życia. Dnia dużo cieplej, na przeważającym obszarze zanotujemy od 23 do 27 stopni, na nizinie szczecińskiej nawet do 28. Zachmurzenie będzie umiarkowane dopiero w godzinach popołudniowych na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze. Dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Po południu gdzieniegdzie na północnym wschodzie Polski i Pomorzu Wschodnim możliwe jest przelotny deszcz i burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 12.06 jest poniedziałek, 19 dzień czerwca. Jakub Kukla, witam, zapraszam jeszcze do godziny 13. Sądy na teren Polski, jak one się spieszą. Te sądy na teren Polski, jak się spieszą, żeby mi odpowiedzieć, czy... Zaczynamy od słów, które... Czy o ten spadek składać, czy warto, czy ona przyjęła ten spadek, czy nie? Sławomira Siwego ze Związku Zawodowego Celników. Cytat: alarmowaliśmy, że paliwa wjeżdżają i są sprzedawane bez VAT-u, ale nie wolno było tego ruszać. Te słowa spowodowały sporo zamieszania na scenie politycznej. Przy naszym telefonie Sławomir Siwy, Związek Zawodowy Celników. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy moglibyśmy jeszcze wrócić do pańskiego cytatu i rozwinąć myśl, nie wolno nam było tego ruszać? Co to znaczy, że nie wolno było tego tematu ruszać? Kto zabraniał? No nie było woli politycznej, żeby zajmować się paliwami. Takie mechanizmy wprowadzono i takie procedury, żeby skutecznie, w cudzysłowie, wybić z głowy funkcjonariuszom zajmowanie się paliwami. Osobiście przeprowadziłem kilka rozmów w tamtym czasie z funkcjonariuszami, którzy to potwierdzili. Funkcjonariuszami, którzy tym się zajmowali, tak zwanych grupach mobilnych. To był temat, który no, nie był jakby był bardzo trafiony tam w planach do ewentualnej realizacji. Jeżeli były zatrzymane jakieś paliwa, to też skutecznie, prawda, właśnie powtórzę słowo, wybijano z głowy funkcjonariuszom dalszą działalność w tym zakresie, bo były tutaj potężne koszty zatrzymania dla ich, a nawet zdarzały się takie przypadki, że osoby, które chciały w tym kierunku iść, no, miały problemy. Słyszałem o takich przypadkach, miały problemy natury służbowej. Pan stwierdził też, alarmowaliśmy, że paliwa wjeżdżają i są sprzedawane bez VAT-u. No, do kogo się państwo zwracali? To do przełożonych na pewno, do takiej informacje na przykład o tym, tutaj inny przykład, na koleju rzepakowego, taki, który jeździł, wyjeżdżał na Słowację, wracał do Polski. Nie śmiesz, taki temat też był rozpoznany jakiś czas temu. Zostało to zgłoszone choćby do przełożonych, tak, do grupy zadaniowej, tak zwanej krajowej grupy zadaniowej dotyczącej paliw. Pewnie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów takie raporty musieli przełożeni też przekazywać. No, był rozpoznany temat, tak, wyłudzeń VAT-u choćby na przepływie oleju rzepakowego, tam z powrotem w Słowacji, czy ta kwestia tego VAT-u. Ja bym chciał powiedzieć, że ta sprawa generalnie, no, słyszę, pan zaczął, panie redaktorze, że ona wzbudziła duże zamieszanie wśród polityków. Chciałbym powiedzieć, że to jest
sprawa ponad podziałami politycznymi, ponieważ w Ministerstwie Finansów, bo to jest druga, to jest największy problem właśnie to, że tam w Ministerstwie Finansów jest grupa urzędników, która od lat w świetle prawa, krótko mówiąc, w świetle prawa tam dochodzi do rozwoju patologii na ogromną skalę, który byłby niemożliwy bez aktywnego udziału właśnie wysokich urzędników, wysoko postawionych urzędników Ministerstwa Finansów, ale także paru innych resortów. I są to po prostu osoby, które mają wpływ na kształtowanie przepisów prawa, procedury, wytyczne, dzięki którym przestępczy proceder staje się godny prawem. Lub skutecznie będzie eliminowana możliwość właśnie skutecznego działania służb kontrolnych dzięki procedurom, które zostaną narzucone przez Ministerstwo Finansów. I takie zjawiska funkcjonariusze służby celnej obserwują od wielu lat i dotyczą one wielu obszarów. Paliwa to jest tylko jeden z przykładów. Także Państwo zobaczą, tyle wiedzy edukacyjnej jest. Sporo zamieszania, bo no, wszędzie ludzie są próżni, bo my mówimy tutaj o niedoskonałości człowieka, że ludzie są nieroskonali. Gdzie? Wszędzie. No ale tutaj w Warszawie szczególnie. Łazi połowa po wernisażach takich typu, których sztuka nie interesuje, a nawet może i ci, którzy tę sztukę tworzą, też nie wywiązują się, proszę Państwa. No, chciałaby się pokazać, chciałaby być znana. Nie wiem, czy to nie poszła na twoje Joanna, ale ona tutaj raz szła. I tutaj politycy powinni zgodnie przystąpić do działania wspólnie, żeby tą grupę zidentyfikować i wyeliminować. Prokuratura jest poinformowana, bo też ona jest głupia i w ogóle jakaś garbata się zrobiła. Nie ta, co była tam zrywana. Już ja jakby nie ta. Dlatego ci jak dałaś jej kontakt, to jak ona ci umrze, to jest zmian dwa razy. To jest kolejny przykład. Takie śledztwo zostało umorzone. Jest wznowione, mam nadzieję, czynności.